Tak. Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra wymaga uwagi, proszę Państwa. Dużo tematów i straszny dwór i sędziowie zadufani, bo to wiecie Państwo, wydało się, kto komu służy, czy to człowiek człowiekowi służy, czy chodziło o jakieś takie zadufanie, wiecie Państwo, faryzejskie, napuszenie. No, wyszło, wyszło, oliwa na wierzch wypływa, w sensie. Jutro najwięcej na stadionie Legii oliwa wypłynie i zapraszamy na kongres Świadków Jehowy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami w kontakcie, proszę Państwa, gdy jesteśmy na prawdy trakcie, na drogi do prawdy trakcie. Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, proszę Państwa, jest sprawiedliwe, jest prawdziwe, jest uczciwe, proszę Państwa, szczere. Tutaj o szczerości dużo też mówiłyśmy. Czy to warto być osobą szczerą, czy to nie warto być osobą szczerą? Pewnie warto, proszę Państwa, to się ludziom nie opłaca w dzisiejszych czasach. Radio Conchita, proszę Państwa. Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Dużo, proszę Państwa, tutaj jest o sądach, o sprawiedliwszym wyroku teraz. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Póki co, to mamy, proszę Państwa, czasopisma takie jak tu. Od Więcławic do Santiago. Też temat rozwinięty jest bardzo, proszę Państwa, w naszym czasopiśmie. Pomimo, że wiatr wieje, deszcz leje, nic nam nie jest w stanie przeszkodzić, proszę Państwa. Być dufnym, miłość. No, zobaczymy ten temat, proszę Państwa. Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Już, już siedzą na stadionie od 9:00. Od 9:00 siedzą. Panorama Krakowa to nie. Panorama Krakowa to nie. Przestrzenie to nie. Zobaczymy. Telefony do nas, ktoś dzwoni, ktoś nadaje, coś kojarzy. Radio Conchita, także wracamy, proszę Państwa, i opowiadamy, że jak trzeba, to nie ma, prawda? To się chowa. Diabeł schował imię Boże Jahwe. W Biblii ludzie szukali, szukali, ponieważ Świadkowie Jehowy przyszli i mówią, że jest. To ci szukali, szukali, w końcu znaleźli, ale z trudem. Dlaczego? Bo diabeł kryje. Diabeł ukrywa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Z Więcławic do Santiago. Brak wiary jest przeszkodą dla łaski Bożej. Mówią, że Franciszek jest zwariowany. To dlatego, że tak powiedział hetman Królestwa Bożego. Kochać chorych. Każdy kapłan jest darem, ale tamtych kapłanów było więcej już. Ci kapłani są niepotrzebni. Na motorach, to Medjugorje.
miłość, miłość dzieci, nie czekają na miłość. Tak, no i tego artykułu jakby nie ma, proszę Państwa. W góry, a może do nowego muzeum, proszę Państwa. Młodopolska panorama Krakowa. Radio Conchita. Z Więcławic do Santiago, a to to. Proszę Państwa, się znalazło. 29 lipca Kościół wspomina świętego Jakuba, starszego apostoła ucznia Chrystusa. Bo nie wiem, czy Państwo widzicie, że Jezus miał braci. No i że ci bracia wcale tego Jezusa, to oni nie wierzyli, proszę Państwa. Ci bracia na początku potem uwierzyli, no. Też umarli śmiercią męczeńską. 25 lipca Kościół wspomina świętego Jakuba, starszego apostoła, ucznia Chrystusa, brata świętego Jana Ewangelisty, pierwszego męczennika wśród apostołów, drugiego po świętym Szczepanie. To jest z punktu widzenia średniowiecza, bo wiecie Państwo, im człowiek więcej wycierpiał, to jest sprawiedliwszy. To tak nie musi być. Tak nie musi być, proszę Państwa. Tak mogło być, ale tak nie musiało być. Bądźmy ludźmi, nie wpadajmy w panikę, nie wpadajmy w przesadę, bo jeszcze musielibyśmy gdzieś pojechać na Filipiny, proszę Państwa, daleko, daleko, żeby swoje życie oddać, rzucając się na jakiś krzyż. Co wcale nie musiał być krzyż, bo to i tak był pal, ale i tak nie o to chodzi, i tak o to kopi. Kruszyć nie będziemy, bo wiara nie jest cielesna nasza. Wiara nie polega na widzeniu, tylko wiara polega na czuciu, prawda? No, że tak powiem. Tak, proszę Państwa, od mniej więcej 3 dekad droga świętego Jakuba prowadząca z różnych krajów Europy do grobu apostoła w Santiago de Compostela przeżywa prawdziwy renesans. Małopolska droga świętego Jakuba. Rocznie do Santiago przebywa około 6 milionów pielgrzymów z całego świata. Średniowieczny kult odradza się także w Polsce, gdzie powstało około 7 tysięcy kilometrów szlaków oznakowanych żółtą muszelką oraz 5 sanktuarium świętego Jakuba. Jedno z nich znajduje się w Więcławicach Starych, kilkanaście kilometrów od Krakowa, przy odtworzonym średniowiecznym szlaku prowadzącym z Europy Wschodniej do Santiago de Compostela. Sanktuarium w Więcławicach Starych zostało ustanowione w roku 2013 dekretem księdza kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnego metropolity krakowskiego. Także Państwo zobaczą, nic nam się nie stało, żeśmy tutaj sobie poczytały, prawda, na temat Więcławic. Nic się nie stało, nam nic z głowy tu nie spadło, korona z głowy nam nie spadła. I już, no może ciekawsze byłoby o tym strasznym dworze poczytać, o tych oszustach, prawda, sędzia, kto Polską, proszę Państwa, rządził, kto w Polsce sądził, to jest coś okropnego, żeśmy mieli takich sędziów, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, czyli widzicie Państwo, jak czytamy księgę Habakuka, no to bardzo ciekawa księga, proponuję czytać. To sytuacja idealna była, jest i będzie. Czekam na deszcz, no już nie będzie reszczu. Był deszcz, ale może nie dzisiaj. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. No i że te. Buziaczki przesyłamy. 20:44. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Mamy tutaj Nowy Testament jako część Biblii Tysiąclecia, ale widzicie Państwo, dobrze jest mieć całą Biblię i to różnych przekładów Biblii. Biblia w różnych przekładach. Ja zawsze nosiłam, miałam po 15 i w neseserku, i w torbie, i w torebce, i w siatce, i w reklamówce, i w plecaczku, i tu, i tam. Proszę Państwa, plecaki jeszcze wtedy może nie były tak modne, bo wiadomo, że to Biblia się niszczy,
raczej ten neseserek, Słowo Boże, Biblia cała w komplecie. Po kilka przekładów, proszę Państwa, język grecki nas interesował, wszystko nas interesowało, co było wspaniałe, co było fajne, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa, tutaj ma być więcej światła, no i jest. Zapraszamy Państwa serdecznie, taki to był gest. No i co jeszcze potrzeba? Żeby nie zauważyć takiego błędu, no myślę, że nie trzeba tego komentować, bo chyba każdy może sobie sam to ocenić. Ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, bo my rozmawiamy teraz trochę o audycie, mówimy o Komisji Nadzoru Audytowego, mówimy o KNF-ie. KNF jest instytucją, która jest, z jednej strony jest urząd, a z drugiej strony jest komisja, która przegłosowuje decyzje. I ja sobie tak ostatnio pomyślałem, że czas zacząć myśleć już nie tyle o przeszłości, bo przeszłością zajmuje się prokuratura, pewnie za chwilę zajmie się sąd, zajmują się odpowiednie służby, ale być może jest też jakiś taki moment dobry, bo GetBack jest sprawą kontrowersyjną, żeby zreformować też Komisję Nadzoru Finansowego, na przykład dając jej uprawnienia podobne do uprawnień które są w Stanach Zjednoczonych, czyli uprawnienia prokuratorskie. Druga rzecz, w Komisji Nadzoru Finansowego zasiadają przedstawiciele, tak? Prezydenta, ministra finansów, szefowie i przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jego obecność w KNF-ie nie ma sensu, no bo OFE właściwie już dzisiaj nie istnieją, więc jak gdyby kiedyś on tam był OFE, tak? Więc nadzór nad powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, te przepisy przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, więc być może powinien tam zasiadać przedstawiciel ministra koordynatora służb specjalnych, bo de facto za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa odpowiada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Widzę, że Wojciech Duciński kiwa głową. Tam powinien ktoś taki zasiadać, a nie przedstawiciel ministra rodziny. Ja tylko powiem, był taki film o przekrętach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, Gordon Gekko, Wall Street, znany film. I tam jest taka scena, jak prawda Security Exchange Commission montuje podsłuch jednemu z bohaterów, prawda? Więc rzeczywiście komisja w Stanach ma takie uprawnienia. Dlaczego ma takie uprawnienia? Bo wielu z tych przestępstw nie da się w taki prosty sposób udowodnić. To znaczy, jeżeli myślimy, że właśnie insider trading udowodnimy, nie wiem, analizując jakieś dokumenty, no to jest dosyć nieskuteczna metoda. Więc być może rzeczywiście to jest racja, że powinno być więcej elementu śledczego, który by dawał większe możliwości. Tak samo jak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ta instytucja sygnalisty, prawda? I tam jest to też opisane dosyć szeroko w Sorbonne-Oxley Act. Bo wiele z tych rzeczy jest trudne do wykrycia po prostu. Są pewne transakcje kreatywnej księgowości, ale które na pozór są legalne, ale kryje się za tym coś nielegalnego. No właśnie, ale to co... No tak samo jak te firmy pożyczkowe, czy Profi Kredyt, czy Asza, tak to finanse, proszę Państwa, Cross Finanse, one zdzierają z ludzi straszne pieniądze. No to co do innej ustawy w tej sprawie sygnaliści tak naprawdę zawiedli. Znaczy instytucja sygnalisty, która w Polsce jest ciągle jednak fikcją. No, myślę, że żaden sygnalista nie ma pewności, że jakakolwiek ochrona prawna spoczywa. Sygnalista w warunkach polskich nie jest sygnalistą. 2-3 razy tyle biorą, a jeszcze jak ktoś się spóźni, to wydają kary, wiesz. Społeczne, więc u nas anonim jest nazywany donosem, tak. A nikt nie widzi w tym ważnego interesu publicznego. No, ważnym interesem publicznym było, żeby ktoś z wnętrza spółki GetBack, tak, dał sygnał, że dzieje się coś złego i wtedy nie mieliśmy ludzi oszukanych na ponad 3 miliardy złotych, więc ta instytucja z miejsca zawiodła. Mam wrażenie, że gdyby jednak w KNF zasiadał przedstawiciel ministra koordynatora za
ministra pracy. Nawet gdyby on nie miał prawa głosu, no bo nie chcielibyśmy, żeby człowiek służb głosował za tym, czy prezesa danego banku można powołać, czy nie. To mógłby być tak zwany non-voting person w komisji. To taka osoba przynajmniej miałaby dostęp pełen do różnego rodzaju dokumentacji, mogłaby naprawdę od wnętrza ważnej instytucji obserwować pewne procesy. Ja już sobie mam nadzieję, że słucha tego ktoś, kto jest władny podejmować takie decyzje i sobie do pewnego stopnia przemyśli taki pomysł. No ja już widzę te komentarze opozycji, która znowu będzie gdzieś krzyczeć i atakować. Że służby chcą rządzić polskim rynkiem finansowym, tak? No dokładnie. Da się stworzyć tak przepisy, moim zdaniem, żeby służby nie rządziły, a miały wgląd do pewnego rodzaju dokumentów i mogły działać odrobinę wcześniej, bo w tym przypadku służby nie zadziałały, moim zdaniem. No właśnie, i tu przechodzimy do wątku tego bardzo istotnego i takiego budzącego wiele emocji, czyli śledztwa prokuratorskiego, zatrzymanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i roli Konrada K., czyli tego byłego prezesa GetBacku. No, coraz więcej osób oficjalnie, nieoficjalnie zaczyna się zastanawiać, czy Konrad K. to nie jest słup, czy nie była to osoba wynajęta do tego, aby dokonać takiego skoku na kasę. Bartek Brusławski. To jest jakaś teza, jakaś teoria, która wymagałaby bardzo dogłębnego zbadania. Ja nie mam żadnych dowodów, żeby stawiać taką tezę. Można zaryzykować twierdzenie, że jednak Konrad K. to GetBack to Konrad K. Tak, no to jest to człowiek, który był symbolem sukcesu tej spółki. Nikt lepiej nie znał tej spółki niż Konrad K. To Konrad K. doprowadził ją do tego miejsca, w którym była i w sensie negatywnym, i w sensie pozytywnym, no, że stała się ważnym graczem na rynku nie tylko windykatorów, ale i de facto na rynku kapitałowym, no bo to było takie wielkie success story, tak? I nie wiem, czy ja widziałem jakąkolwiek rekomendację analityków, która by mówiła o tym, że sprzedaj. No, chociaż, że powiedział analityków, na przykład właśnie z przypadkiem Enronu czy WorldComu wcześniej, to może być taka historia właśnie tego, gdzie są, w Enronie był Kenneth Lay, gdzie prezesi rozwijają spółkę, ona się rozwija i w pewnym momencie stają się zakładnikami swojego sukcesu, w tym sensie, że chcą po prostu jeszcze bardziej ją rozwijać i podejmują po prostu ryzykowne decyzje inwestycyjne. I przy pewnej wielkości biznesu kończy się tak, jak się kończy, więc to nie musi być wcale historia tego, że ktoś za tym stał i jakby uszył to od początku. Generalnie były jakieś badania na ten temat prowadzone. Większość tego typu nadużyć to jest właśnie to jest taka sytuacja, gdzie ktoś na początku legalny biznes prowadzi, on się rozwija do pewnego poziomu i później powstają pewne problemy, bo że tak powiem kołdra krótka się robi z powodu finansowego i on już musi iść dalej w tą piramidę finansową. Tak? To zresztą było z Madoffem, prawda? On też przecież na początku prowadził normalną firmę inwestycyjną. Dopiero później szereg błędów, żeby dowozić wynik kolejnym klientom. Dokładnie. Szereg błędów inwestycyjnych prowadził działalność w formie piramidy finansowej. Ale to spróbujmy może trochę pod koniec podgrzać jeszcze atmosferę. Kto może być zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne? Kto w tej aferze GetBacku jeszcze chodzi na wolności, a jest winny? Albo przynajmniej jego działania budzą wątpliwości. Bartek Godusławski się uśmiecha. Ojejku, no bo gdybym mógł tak prosto na to pytanie odpowiedzieć, to myślę, że mógłbym zastąpić też pana prokuratora, który prowadzi tą sprawę, więc na pewno nie jestem w stanie tak prosto na to pytanie odpowiedzieć, natomiast w formie trochę żartu, a trochę nie. Zatrzymano 10 osób, 9 osób, mniej więcej, ta liczba sięga i jest takich rozmiarów, tak? Część osób za poręczeniem majątkowym opuściła areszt, część osób w ogóle nie trafiła do aresztu, więc od razu pojawiła się kaucja. No ja sobie tak próbowałem, mając jakąś tam wiedzę operacyjną, stworzyć listę osób potencjalnie, tak, no bo część osób wiem, że w różne procedery była zamieszana, nie wiem na ile to są procedery karne, ale taka robocza lista moja sięgała 30 osób, no tak w formie podgrzewania atmosfery i w formie trochę żartu, tak, ale inaczej, znalazłem 30 osób, których role w pewnych rzeczach,
rzeczach, które się działy w tej spółce, należy wyjaśnić. To teraz 20 osób... Tajna lista redaktora, rozumiem, że teraz ktoś się znajdzie na liście. Wojciech Dudziński, a pan co na to? Jest faktycznie możliwe sporządzenie już dzisiaj, po tym pewnym okresie czasu od wybuchu tej afery, takiej listy, kto jeszcze? Nie, oczywiście zatrzymany przez CBA. Na pewno służby, ponieważ to jest gruba sprawa i na pewno służby dzień i noc pracują nad tą sprawą, więc na pewno mają swoją już jakąś tam listę określoną. Problem jest oczywiście taki, że no łatwo jest wytypować kogoś, natomiast jeżeli już ma mu się postawić zarzuty, a już w ogóle zatrzymać kogoś, wtedy już trzeba mieć dosyć dobrze rozpracowane to na zasadzie procesowej, tak? Znaczy można mieć podejrzenia, ale te podejrzenia trzeba jakoś przełożyć na język procesowy. I tu niestety są problemy, dlatego że to są zazwyczaj dosyć skomplikowane transakcje finansowe. No a nasza prokuratura, no czasami ma z tym problemy, że tak powiem, więc... Jak spojrzę na sprawę SK Banku, gdzie pierwsze artykuły pojawiały się, gdzie zatrzymania od pierwszych artykułów pojawiały się dopiero półtora roku później, zdaje mi się, czy rok później, to wydaje mi się, że do tych zatrzymań może aż tak szybko nie dojść. Ale być może się mylę. Tak, ja bym też zwrócił uwagę, mówimy ciągle o GetBacku, o spółce jako takiej, no ale wiele osób zatrzymanych to są osoby też niezwiązane ze spółką. Więc może też, ja też mówiąc o ich żartobliwie o tej liście, mam też na myśli osoby, które nie są stricte, albo nie były stricte. Jakbyśmy przedłużyli audycję, to pewnie Bartek Gotusławski by nam tą listę przedstawił. Nie, no myślę, że z ostrożności procesowej, a przede wszystkim, może nie tyle z ostrożności procesowej, co z rzetelności dziennikarskiej, nigdy nie będę wymieniał nazwisk osób, co do których nie będę miał dowodów, że popełniły jakąś nieprawidłowość. Ale w tej całej sprawie zaskakująca jest jedna rzecz. Jedna z zatrzymanych, ja tu mówię o kobiecie, o pani Kindze, która została zatrzymana, no, ona była jedną z osób, która przekazywała pieniądze osobie powołującej się na wpływy w służbach specjalnych, która to za dobrych kilka milionów złotych miała zorganizować przeszukanie służb specjalnych dokonane u funduszu, który był właścicielem GetBacku, który jest właścicielem GetBacku. No, sytuacja nieprawdopodobna. Bartek Gotusławski. No tak, no bo to już nie ma nic wspólnego z biznesem, tak? No, mówimy o jakimś takim rzeczach... Rosyjskim stylu robienia tak, interesów. Typowo karnych, w których powołujemy się na wpływy w służbach. No, znaczy, takie wątki powinny być natychmiast. Ja rozumiem, że pan prokurator, który zajmował się tymi przekrętami finansowymi, tak, czy też próbował znaleźć jakieś przekręty finansowe, bo nie przesądzajmy, tak, nikt nie jest tutaj skazany w tej sprawie prawomocnym wyrokiem, próbował rozszyfrować te rzeczy, nagle trafia na sprawę służb, tak? Nagle podejrzewam, że musi rzucić tymi papierami GetBacku, bo trafia na człowieka, który być może jest silnie powiązany z śledztwem chyba w Katowicach, tak? Toczącym gangu się przebierańców. Nagle pan prokurator trafia na taką bombę. Co i roku? Tu niestety, no pewnie państwo chcieli posłuchać dalej, ale czas nas goni. Musimy kończyć. Serdecznie dziękuję moim gościom. Bartek Gotusławski, Dziennik Gazeta Prawda, dziękuję i Wojciech Dudziński, audytor śledczy. Na bombę. A ja się z państwem żegnam i zapraszam za dwa tygodnie, bo wyjeżdżam wreszcie. Trafia na bombę. Dobrego wieczoru. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart. Oj, dziadu, skończ te reklamy, skończ. Panie, opozycja ma plan działania. Ona oczywiście zasługuje na weto z tego względu, że jest dyskryminacyjna, ale oczywiście da się z tego impasu wyjść poprzez działania mające na celu łączenie potencjałów. W wypadku Koalicji Obywatelskiej tak może się stać. Na podjęcie decyzji w sprawie ustawy prezydent ma czas do przyszłego piątku. W Katowicach trwa konferencja społeczna pre-COP24. Zorganizowana przed grudniowym szczytem klimatycznym, 12 podmiotów podpisało dziś umowę Górnictwo OK. Na konferencji nie zabrakło także głosów jej przeciwników. Zdaniem części naukowców Polska powinna zmienić swoje stanowisko i przestawić się na zieloną energię. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych, a także naukowcy. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówi, że warto podejmować takie działania. To są momenty, kiedy warto ponosić, panowie prezesi, panowie związkowcy, trud, bo znaczy się, żeśmy
nie zmarnowali tych 3 lat. Prace nad dokumentem trwały 2 lata. Chodzi w nim o współpracę i jasny komunikat na temat branży, mówi pomysłodawca dr Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie zgadzamy się, bo jest to niezgodne z faktami na to, żeby mówić o tym, że górnictwo zniknie tutaj z mapy Polski. A spółki węglowe wciąż chcą wykorzystywać swój potencjał, o czym mówił Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oprócz produkcji koksu chcemy separować wodór, chcielibyśmy produkować włókna węglowe. Technologie są dzisiaj dostępne, bądź anody do baterii. W sumie konferencja gromadzi kilkuset specjalistów z całego świata. Rozmawiają o tym, jak efektywnie, ale i ekologicznie wykorzystywać węgiel. A relację przygotował Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Przez 2 lata poszukiwała go policja w całej Europie. Wczoraj, najprawdopodobniej przez błąd sądu czy aresztu, wyszedł na wolność. Prokuratura okręgowa sprawdza okoliczności zwolnienia Łotysza, podejrzanego o wyłudzenie blisko 200 milionów złotych podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna wyszedł na wolność wbrew decyzji sądu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Doszło do niebezpiecznej i kuriozalnej sytuacji, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Pomimo tego, że prokurator wystąpił do sądu o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec tego podejrzanego, a nawet powiem więcej, sąd rejonowy w Białymstoku tenże areszt przedłużył, z tym, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż postanowienie sądu rejonowego w Białymstoku nie zostało dostarczone do aresztu śledczego, w związku z tym ten podejrzany został zwolniony. Na polecenie prokuratury krajowej śledczy sprawdzają, kto popełnił błąd. Za podejrzanym wystawiono już międzynarodowy list gończy. Urząd Ochrony Danych Osobowych zbada wszystkich, którzy prowadzą rejestry publiczne. Chodzi na przykład o rejestr PESEL prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbierać dane na zapas mieli na przykład komornicy, którym nie były one potrzebne przy postępowaniach, mówi Monika Krasińska z UODO. Komornicy pozyskiwali ogromne ilości danych osobowych bez podawania uzasadnienia. Ministerstwo nie weryfikowało tej okoliczności. Doszło do udostępnienia ogromnej ilości danych. Nie prowadzili postępowań, dla których niezbędne byłyby takie dane osobowe. Kontrole będą przeprowadzane wyrywkowo i na podstawie skarg. Wnioski urząd ma opublikować do końca roku. Myślał, że wiesz, Stany Zjednoczone na wrok, w 2020 roku utworzą nowy rodzaj sił zbrojnych, wojska kosmiczne. Zapowiedział to podczas wizyty w Pentagonie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Się rozpędził. W latach Amerykanie wydadzą właśnie na mówię, że ci komornicy są przestępcami normalni. Ameryka jest bliska otwarcia nowego rozdziału w historii sił zbrojnych. Wiceprezydent podkreślił, że utworzenie wojsk kosmicznych jest konieczne, ponieważ rywale Stanów Zjednoczonych prowadzą coraz bardziej agresywne działania w przestrzeni kosmicznej. Kosmos zmienił się fundamentalnie. Kiedyś był spokojnym miejscem bez rywalizacji. Teraz jest zatłoczony i antagonistyczny. Inne kraje starają się podważyć dominację Stanów Zjednoczonych w kosmosie jak nigdy wcześniej. Według przedstawionego przez wiceprezydenta USA planu jeszcze w tym roku do kongresu trafi projekt ustawy o utworzeniu sił kosmicznych. Zaczną one być formalnie tworzone za 2 lata. Planowane jest także utworzenie stanowiska zastępcy sekretarza obrony do spraw kosmosu. Stany Zjednoczone mają w tej chwili 5 rodzajów sił zbrojnych. Wojska lądowe, powietrzno-desantowe, lotnictwo, marynarkę wojenną i straż przybrzeżną. Programy militarne w kosmosie podlegają obecnie siłom powietrznym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami pochmurna noc. Na zachodzie i w centrum deszcz i burze z gradem. Ciepło od 17 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Spór prezydenta Gdańska z ministrem obrony narodowej o sprawę udziału wojska w obchodach rocznicowych na Westerplatte. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. To jest skandal, panie ministrze Błaszczak. Kazimierz Michał Ujazdowski rezygnuje z kandydowania na prezydenta Wrocławia. Podjąłem decyzję o niekandydowaniu i zdecydowanie wspieram organizacje pozarządowe. Pytania Sądu Najwyższego dotarły do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nieoficjalnie wiadomo, że prezes Trybunału Sprawiedliwości ma potraktować sprawę priorytetowo. Szczegóły za chwilę w podsumowaniu wydarzeń dnia czwartek, 9 sierpnia. Mateusz Drozda. Zapraszam. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Minister Obrony Narodowej zaapelował do prezydenta Gdańska o zmianę decyzji w sprawie obchodów na Westerplatte rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mariusz Błaszczak powiedział na konferencji prasowej, że Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na uroczystości 1 września na Westerplatte. Taką informację otrzymał wojewoda pomorski, mówił minister obrony. Prezydent Gdańska odpowiedział, że zaproszenia dla żołnierzy będą i zażądał przeprosin. W odpowiedzi resort obrony w komunikacie oskarża prezydenta Adamowicza o wykorzystywanie Wojska Polskiego do politycznych gier. Minister Obrony Narodowej rano przekazał mediom, że z informacji wojewody pomorskiego wynika, że wojsko nie zostanie zaproszone na uroczystości na Westerplatte. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. To jest skandal, panie ministrze Błaszczak. Odpowiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Szef MON uważa, że odcinając wojsko skandal, od uroczystości żołnierzy, skandal, Gdańska na taki, nowo pisze historię naszego. Wszystki były, wiesz, w Polsce, w Warszawie. Skandal, skandal. Pożyczki, oszustwo, żeby być w Polsce. Skandal, skandal. W najnowszym komunikacie MON czytamy, że prezydent jasna rzecz, skandal. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone na uroczystości na Westerplatte. MON podał, że w połowie lipca prezydent nie chciał się spotkać z dowódcą garnizonu Gdańsk, który próbował przekonać go do zmiany decyzji w sprawie udziału żołnierzy podczas uroczystości. W piśmie od prezydenta podkreślono, że w tym roku przewiduje się udział jedynie asysty harcerskiej. Napisał resort Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europoseł PiS Karol Karski ocenił w Polskim Radiu 24, że prezydent Adamowicz po raz kolejny próbuje sabotować uroczystości na Westerplatte. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z pewnymi działaniami ze strony prezydenta Adamowicza, które jakby miały przyćmić charakter doniosły rocznicy wybuchu II wojny światowej, tak i w tym roku. Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej powiedziała na naszej antenie, że rozwiązaniem problemu byłoby wypracowanie stałego scenariusza obchodów rocznicowych. Być może rozwiązaniem w takich sytuacjach, aczkolwiek kiedyś wcześniej do takich nie dochodziło, byłby jeden ustalony ceremoniał, który by zwalniał od tych wszystkich właśnie przepychanych. Ja myślę, że one się nasilają zawsze w okolicach wyborczych. Gość debaty dnia Polskiego Radia 24, Tomasz Walczak z Superekspresu, powiedział, że zachowanie prezydenta Adamowicza wpisuje się w schemat działań liberalnej opozycji. A w co gra Paweł Adamowicz? Ja myślę, że w to, co lubi grać spora część opozycji, szczególnie tej liberalnej, tak po prostu gdzieś jakieś drobne złośliwości wobec rządzących, tam gdzie mają możliwość wykonania tego. Z kolei Maciej Kożuszek z Gazety Polskiej zwrócił uwagę na niejednoznaczne jego zdaniem sformułowanie użyte przez Pawła Adamowicza. To jest tak, że gdyby Paweł Adamowicz chciał wysłać, czy wysłałby zaproszenie do wojska, to byłaby to prosta deklaracja, czy do minister, no chyba do Ministerstwa Obrony Narodowej, domyślam się, takie zaproszenie powinno być wysłane, a to sformułowanie, on jeszcze powiedział, jeżeli dobrze pamiętam, że przedstawiciele służb mundurowych będą obecni, no to przedstawicielem służb mundurowych, nie chcę, żeby to zabrzmiało prowokacyjnie, ale to może być pułkownik Mazguła na przykład, prawda? No jest to przedstawiciel jakichś służb mundurowych. Czy ktokolwiek inny zaprzyjaźniony z Pawłem Adamowiczem? Dodajmy, że miasto Gdańsk organizuje rocznicowe obchody 1 września o 4:45 na Westerplatte od prawie 20 lat. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich we Wrocławiu. Z zaakceptowanej wcześniej kandydatury niezależnego polityka niespełna 2 tygodnie temu zrezygnowała Platforma Obywatelska. Nie było jednak pewne, czy Kazimierz Michał Ujazdowski nie wystartuje samodzielnie. Podjąłem decyzję o niekandydowaniu i zdecydowanie wspieram organizacje pozarządowe. Wrocław potrzebuje uczciwej zmiany. Nie jakiejkolwiek alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko pełnej wartościowej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też nie będę mógł poprzeć kandydatury Jacka Sotryka, jeśli ona zostanie przedstawiona przez Koalicję Obywatelską, ani żadnej innej kandydatury kontynuacji. Ujazdowski nie chciał komentować decyzji szefa PO Grzegorza Schetyny. Dodał jednak, że on sam dotrzymał słowa. Dotrzymałem słowa. Pracowałem intensywnie. Gdybym zrobił coś złego, gdyby można było mi zarzucić, że nie przykładam się do pracy, to bym się czuł źle. Na pytanie, czy miałem szansę? Tak, uważam, że te wybory były do wygrania. A w Warszawie minął kolejny dzień kampanii przedwyborczej. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zapowiada budowę nowoczesnych instalacji do zarządzania odpadami, jeśli wygra wybory. Patryk Jaki zorganizował konferencję prasową przed jednym z warszawskich śmietników.
przed którym leżała sterta niesortowanych odpadów. To jest symbol rządów Rafała Trzaskowskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy. Proszę bardzo. Platforma Obywatelska przez 12 lat nie zbudowała żadnej nowoczesnej instalacji do zarządzania odpadami, poza radiowym, które trzeba zamknąć. Po drugie, Warszawa Platforma Obywatelska zaczęła quasi monopolizować rynek, wiedząc, że sama nie posiada zasobów do tego, żeby ten rynek opanować, od momentu odbioru śmieci do momentu przetworzenia. Dlatego tak często śmieci w Warszawie lądują nie tylko tak, jak tutaj państwo widzicie, ale również w lasach, w różnych miejscach zieleni, gdzie nie powinny się znaleźć. Patryk Jaki powiedział, że jako prezydent stolicy zrobi z tym porządek. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zaproponował reorganizację Straży Miejskiej i utworzenie funkcji dzielnicowego w tej formacji. Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że Straż Miejska jest potrzebna, ale powinna mieć wyznaczone zadania priorytetowe. Wspomniani dzielnicowi mieliby stać się łącznikiem między mieszkańcami a funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Żeby było więcej kontaktu z mieszkańcami Warszawy. Bo dzisiaj często jest tak, że zgłoszenia są podejmowane zbyt późno, że warszawiacy mają takie wrażenie, że straż nie interweniuje albo nie odpowiada na ich najważniejsze potrzeby. I to jest w tej chwili najistotniejsze, bo zgodzimy się, że na przykład straż miejska, która stoi przy parkach, to nie musi być kwestia najbardziej priorytetowa, jeżeli ona kontroluje rowerzystów, a kwestia palenia plastikiem czy parkowania, które stwarza sytuacje niebezpieczne, powinna być traktowana absolutnie priorytetowo. Premier Mateusz Morawiecki powinien ogłosić termin jesiennych wyborów samorządowych do 16 sierpnia. Polskie Radio 24.